Tajemnice natury. Nierówności ziemi. W wielu częściach świata ziemia wygląda dziwnie. W miejscach, w których jej powierzchnia nie jest pokryta trawą albo lasami, można zobaczyć fałdy, schody i inne dziwne formy. Co doprowadziło do powstania tych pofałdowań i zmarszczek? Takie interesujące miejsca można przyrównać do urodzinowego tortu. Są w nim warstwy, ułożone jedna na drugiej. Teraz niektóre zostały wypchnięte ku górze. Niektóre warstwy ziemi również się poruszają, tak jak w naszym torcie. Tylko skąd biorą się te ruchy? Oto kamienny tort, a przynajmniej tak to wygląda. Warstwa tortu podniesiona i ustawiona ukośnie. Tu wyraźnie widać kamienne warstwy. I jak tu nie dostrzec podobieństwa z tortem? Tutaj widać równinę z górami na horyzoncie, ustawionymi w ten sposób. Albo w taki. Czy te ruchy skorupy ziemskiej są całkowicie przypadkowe? Na przykład dwie sąsiadujące z sobą warstwy mogą unieść się i uformować dolinę. W wielu częściach świata naprawdę jest to widoczne, oczywiście w skale i kamieniu. Może też unieść się tylko jeden płat. Oto przykład. Jesteśmy w dolinie, a w oddali kawałek tortu. Przepraszam, to oczywiście skały. Zostały one wypchnięte do góry. Gdy warstwy tortu są cienkie, możemy sprawić, by wzory były jeszcze bardziej skomplikowane. Elastyczne warstwy możemy upodobnić do fal. To samo dzieje się z powierzchnią ziemi. Tutaj na przykład, tak jak w torcie, różne warstwy skały uformowały się w fale. W przypadku warstw ziemi okres formowania trwa oczywiście miliony lat. Jest to rezultat nakładania się na siebie różnych warstw skalnych. Ale czy powierzchnia ziemi jest zawsze tak elastyczna jak w tym przypadku? Czy zawsze może bez trudu zmieniać kształt? Używając tortu dowiedziemy, że istnieje również inna możliwość, jeśli naciśnie się zbyt mocno. Można się o tym przekonać w różnych częściach świata. Różne warstwy skał bardzo dobrze to pokazują. Z góry łatwo jest dostrzec fałdy, zwłaszcza gdy skały nie są pokryte roślinnością. Ale jakie to tajemne siły sprawiły, że ziemia jest pofałdowana? Gdzie można znaleźć góry takie jak te? Bardzo dawno temu Ziemia wyglądała zupełnie inaczej. Miliony lat zajęło kontynentom dopłynięcie do miejsc, w których znajdują się obecnie. Wnętrze Ziemi jest gorącą cieczą, natomiast jej skorupa może po tej cieczy pływać.
Ziemska skorupa składa się z pojedynczych płyt. Gdy zderzą się ze sobą, powierzchnia fałduje się i powstają tak dziwne pasma górskie jak to. W rzeczywistości nie wygląda to tak ładnie jak w przypadku tortu. Jeśli chcemy zobaczyć fałdy na prawdziwym paśmie górskim, musimy mu się dokładnie przyjrzeć i użyć odrobiny wyobraźni. Te góry znajdują się w Alpach. Jest to pasmo górskie powstałe wskutek fałdowania. Pofałdowane góry na zachodnim wybrzeżu Ameryki. Jest to część świata, w której dwie płyty tektoniczne napierają na siebie ze szczególnie dużą siłą. Gdziekolwiek napierają na siebie dwie płyty, w Europie, czy Azji, Afryce, czy Ameryce, można znaleźć górskie pasma. Ale działa tam jeszcze jedna siła. Czy potraficie zgadnąć jaka? W tych górach niełatwo jest dostrzec fale i fałdy. W tym przypadku musiała zadziałać jeszcze jakaś inna siła, tylko jaka? Oto model pofałdowanego krajobrazu. Silne wiatry wywiały niektóre gładkie fałdy, czego rezultaty widzimy w tych wyboistych i dziwacznych formach. Dlatego nie zawsze łatwo jest rozpoznać prawdziwe fałdy. Powodem tego jest erozja dokonana przez wiatr i przez wodę. Przez miliony lat wszystkie te czynniki przyczyniały się do powstania pasm górskich. Teraz łatwiej jest wyobrazić sobie brakujące części tego krajobrazu. Erozja sprawiła, że miękkie skały stały się jeszcze podatniejsze na zmiany. Stąd wzięły się te wszystkie niezwykłe kształty. Istnieje jeszcze jeden efekt ruchu skorupy ziemskiej. To węgiel. Węgiel był kiedyś drewnem, co trudno sobie wyobrazić, patrząc na te czarne, kamienne bryły. Jak drewno zamieniło się w węgiel? I co to ma wspólnego z fałdami ziemi? Złoża węgla były przed milionami lat olbrzymimi lasami. Drzewa umarły, a martwe drewno opadało na dno bagien. Później te bagniste tereny zostały przykryte przez glebę, po czym przez miliony lat ziemia napierała na drewno, zamieniając je w węgiel. Tam, gdzie ziemia równocześnie uległa fałdowaniu, proces ten stawał się o wiele szybszy i z drewna powstawał węgiel o wysokiej jakości. Gdziekolwiek na Ziemi występują fałdy, można się tam spodziewać niespodzianek. Powstanie ropy naftowej także powiązane jest z ruchami skorupy ziemskiej. W pradawnych morzach małe organizmy obumierały i opadały na dno.
W większości przypadków zaczynały po prostu gnić. Lecz gdy zabraknie tlenu, martwe organizmy mogą stać się ropą naftową. Pokłady ziemi formują się nad nią, kompresując przyszłe pokłady ropy. Później morza cofnęły się, skorupa ziemska uległa pofałdowaniu i stąd właśnie często znajdujemy ropę na suchym lądzie. Tak więc fałdy na obliczu Ziemi oznaczają dla nas nie tylko interesujący krajobraz. Dzięki nim powstawały nasze źródła energii. Tekst polski Maciej Molewski. Czytała Joanna Molewska.